Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie. Witamy w jakimś sensie podwójnie, witamy na kolejnym wykładzie z serii Zapytaj Fizyka. Mamy nadzieję, że wielu z Państwa już tę serię kojarzy, ale równocześnie jest to wykład w ramach Festiwalu Nauki tegorocznego. Ten festiwal też się co roku odbywa, także zapraszamy nie tylko na ten wykład, ale na inne wydarzenia tego festiwalu. Natomiast dzisiaj wieczorem oczywiście najbardziej nas interesuje ten wykład, nasza wykładowczyni, profesor Barbara Piętka z naszego wydziału, która prowadzi tutaj swoją grupę badawczą od wielu lat, chociaż w swojej karierze pracowała także za granicą. Doktorat, jeżeli dobrze kojarzę, robiła między innymi we Francji i w Grenoble, częściowo przynajmniej. Pracowała także w Niemczech i pewnie w innych miejscach. Natomiast na szczęście wróciła i pracuje tutaj z nami. Zajmuje się fizyką materii skondensowanej, takimi zjawiskami, obiektami jak kondensaty Bose'ego Einsteina, polarytory, kwazicząstki, półprzewodniki i tak dalej. Pewnie o tym dzisiaj usłyszymy. Natomiast tytuł wykładu dzisiejszego brzmi: od kondensatu Bose'ego Einsteina do sztucznych sieci neuronowych. Dziękuję ślicznie, dziękuję za wprowadzenie. No, ogromna przyjemność z mojej strony, że mogę tutaj mówić do Was wszystkich i możemy zastanowić się wspólnie nad współczesnymi osiągnięciami, trochę przejść od takiej fizyki, którą znamy z dnia codziennego, do coraz bardziej trudniejszych rzeczy, no i zastanowić się też, co moglibyśmy osiągnąć w przyszłości. Dlatego, że każda epoka ma swoje wyzwania, przed nami też stoją kolejne pytania, na które byśmy chcieli odpowiedzieć. I jeżeli miałabym tutaj pokazać swoją własną listę rzeczy, nad którymi chciałabym się zastanowić, albo które mnie nurtują, to mam ją tutaj przedstawioną, ale każdy z Was na pewno dołoży tutaj swoją cegiełkę i zrobi swoją własną listę. Więc co byśmy chcieli osiągnąć, a tak naprawdę jeszcze nie umiemy i to jest takie nasze wyzwanie stawiane dziś na przyszłość. Jeżeli chodzi o medycynę, biologię, opracowanie bardziej skutecznych leków, personalizacja terapii, diagnozowanie chorób na wczesnym etapie. Jeżeli popatrzymy dalej, przepraszam, spojrzymy na zmiany klimatyczne, na pewno nas to nurtuje, coraz więcej o tym rozmawiamy. Opracowanie różnorodnych strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, opracowanie zużycia energii, tworzenie nowych materiałów, identyfikowanie chorób roślin i zwierząt, badania kosmiczne, odkrywanie nowych planet i obiektów kosmicznych i listę pewnie można bardzo, bardzo długo ciągnąć i każdy z Was będzie miał swoje wyzwania. Natomiast jest pytanie, jakie mamy obecne ograniczenia technologii, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście z obecnymi zasobami odpowiedzieć na to pytanie albo wymyśleć nowe technologie, takie, które pozwolą nam zaimplementować to w życie i rzeczywiście jakoś rozwinąć się dalej i stawić czoła rzeczywiście tym współczesnym wyzwaniom. Więc ja bym chciała tutaj powiedzieć, że w kręgu naszych zainteresowań jest opracowanie nowych, szybkich i efektywnych systemów obliczeniowych, aby na te pytania można było znaleźć odpowiedź. Jeżeli zaczniemy od takich fundamentów tego, co nas otacza, no to wiemy, że w dostępnych zasobach technologicznych mamy takie różne stany materii, różnego rodzaju ciała stałe, ciecze, gazy. Pewnie część z Was słyszała o plazmie, bo to też jest taki fundament, który właściwie już istnieje w podręcznikach do szkoły podstawowej. Natomiast bardzo mało się mówi jeszcze o takim stanie jak kondensat Bose'ego Einsteina. Ja umieściłam ten stan materii w ramach tych pięciu podstawowych stanów materii, dlatego że on jest rzeczywiście fundamentem nawet takich zjawisk jak nadciekłość czy nadprzewodnictwo, którą też de facto znamy z życia i wiemy, jak te zjawiska są istotne. Dlatego chciałam Państwu powiedzieć na początku, czym jest kondensat Bose'ego Einsteina i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie wykorzystać ten kondensat do zbudowania jakichś systemów obliczeniowych, które by przyspieszyły obecne sposoby przetwarzania danych. Natomiast kondensat Bose'ego Einsteina to jest rzeczywiście świat taki czysto kwantowy. Mówimy o atomach, o pojedynczych cząstkach i musimy tutaj rozważać najmniejsze porcje energii, jakie są dostępne i dlatego musimy z tego całego świata klasycznego przenieść się w reżim czysto kwantowy.
I pewno większość z Was pyta, albo na jakimś etapie trzeba sobie zadać to pytanie, kiedy fizyka kwantowa ma tak naprawdę znaczenie i co to znaczy ta fizyka kwantowa? Dlaczego na co dzień, tak jak ja, Wy żyjemy? Dlaczego tej fizyki kwantowej tak mało nam się objawia i dlaczego właściwie musieliśmy czekać tyle lat, aby fizyka kwantowa została w ogóle odkryta? I chodzi tutaj o skalę energii, o skalę odległości. Fundamentem taką stałą w fizyce kwantowej to jest stała Plancka, tutaj jest ona wypisana. To jest iloczyn energii i czasu. I widzicie, że to jest bardzo mała wartość. No, w fizyce mówimy, że właściwie za każdym razem w równaniu, jeżeli jest stała Plancka, to znaczy, że to jest reżim kwantowy. Stała Plancka łączy nam zależność energii od długości fali. Na przykład dla fotonów, tutaj mamy prędkość światła. Łączy też pęd i długość fali, to jest, no przepraszam, to powinien być, no. To są te równania w prawym górnym narożniku, tak? Więc to jest stała Plancka, która nam wyznacza granice pomiędzy światem kwantowym i światem klasycznym. W tej tabelce tak umieściłam różnego rodzaju obiekty, tak żebyśmy mogli się zastanowić właściwie dlaczego dla nas, jako na przykład człowiek, który ma jakiś tam metr wysokości, porusza się z jakąś tam określoną prędkością, albo kula bilardowa, dlaczego właściwie nasz świat nie widzi tego, dlaczego my nie widzimy tego świata skwantowanego? Więc jeżeli weźmiemy sobie takie typowe rozmiary, jak widzicie tutaj masa, rozmiar, prędkość, energia i przeliczymy to, włożymy w równania i przeliczymy tak, żeby dostać jednostki joule razy sekunda, czyli energia razy czas, to proszę, zobaczcie, jakie wielkości tutaj dostaniemy. Tak? Czyli tam, gdzie ta wielkość zostanie rzeczywiście porównana ze stałą Plancka, to jest tam od momentu, kiedy wchodzimy w reżim cząsteczki, atom sodu, elektron, foton. Zwróćcie uwagę, że w tym kwadraciku zaznaczonym na czerwono, pomiędzy kulą bilardową, a dalej cząsteczką, mamy 30 rzędów wielkości różnicy. Tak? Czyli od mechaniki klasycznej do mechaniki kwantowej mamy 30, taką skalę 30 rzędów wielkości. Dlatego na mechanikę kwantową no musieliśmy na odkrycie w ogóle zjawisk i problemów, jakie mechanika kwantowa nam tutaj rozwiązuje, no musieliśmy czekać do tych lat 1920, wtedy, kiedy cała mechanika kwantowa się narodziła. A narodziła się w taki sposób, że ludzie zaczęli rozważać takie cząstki, które my teraz nazywamy to fotonami. Tak? Wiemy, że fala elektromagnetyczna, światło, znamy równania, z jakimi propaguje się fala elektromagnetyczna, natomiast wtedy były duże rozbieżności pomiędzy zjawiskami, które byliśmy w stanie zaobserwować eksperymentalnie, a znanymi teoriami, w których rozważaliśmy propagację fali elektromagnetycznej, czyli światła. I wtedy pojawił się koncept, no dobrze, w takim razie wprowadźmy koncepcję fotonu, czyli pojedynczej cząstki, czyli najmniejszego kwantu energii, z jaką jesteśmy w stanie przekazywać jakieś informacje. Czyli my teraz wiemy, że nie ma czegoś takiego jak pół fotonu. Foton to jest najmniejsza część energii, która odzwierciedla nam takie właśnie te zjawiska kwantowe, tak? Więc ja tutaj pokazałam Wam, to jest pierwsza teoria, która nas prowadzi w ten reżim kwantowy, znaczy nie pierwsza, jedna z wielu. No pierwsza teoria to była oczywiście stała Plancka i tutaj wyznaczyliśmy tą wartość, natomiast później ludzie zaczęli zastanawiać się, gdzie tej mechaniki kwantowej możemy użyć i w jakich równaniach. I Satyendra Natak Bose pracował w tych latach 1920 na terenie dzisiejszego Bangladeszu, to było terytorium kolonii brytyjskiej, powierzono mu organizowanie i w ogóle stworzenie całego departamentu fizyki na tamtejszym uniwersytecie. I on specjalizował się w mechanice takiej klasycznej, czyli w analizie efektów statystycznych gazów różnych cząstek. W pewnym momencie zajął się fotonami i stwierdził, że no tak, skoro rozważam statystyczne własności fotonów, to spróbuję zaaplikować ideę Plancka do moich równań. Czyli powiedział, że
przestrzeń w takim razie podzielę na najmniejsze możliwe cząstki energii, właśnie skalowane stałą Plancka do potęgi trzeciej i włożę to do moich równań statystycznych na kinetyczną teorię gazów, nie rozważając położenia ani pędu cząstek, tak? Czyli ominął tą część klasyczną, stwierdził, no to dobrze, nie muszę znać dokładnie położenia i pędu, powiedzmy, że najmniejsza porcja energii, no to jest właśnie wyznaczona przez kwanty światła, przez fotony, przez stałą Plancka. I analizując dalej swoje równania, zauważył, że w pewnej granicy dzieje się coś dziwnego. Okazuje się, że w bardzo niskich temperaturach mamy taki stan kwantowy się pojawia, w którym wszystkie fotony bardzo chętnie by się znalazły. Czyli makroskopowo mogą obsadzać pojedynczy stan kwantowy dokładnie i stają się w tym stanie nierozróżnialne. I to było dla niego takie zaskoczenie, bo ciężko wyobrazić sobie taki stan, w którym akumulują się wszystkie cząstki. Spisał swoje wyniki i chciał wysłać do publikacji. Natomiast no, ta publikacja jego nie została specjalnie dobrze przyjęta, dlatego że no, ciężko było zrozumieć tam recenzentom czy osobom czytającym tą pracę, że rzeczywiście taki stan w ogóle mógłby istnieć. Ta praca została odrzucona, ale Bose wierzył w swoje wyniki, w swoje równania i wysłał do oceny tą pracę do Alberta Einsteina i poprosił o opinię. I to jest, Einstein oczywiście odebrał ten list, zwrócił uwagę, że to jest bardzo piękna korespondencja pomiędzy tymi dwoma panami i Einstein rzeczywiście się zachwycił tymi wynikami. I dla Bose'ego to była taka przepustka, która pozwoliła mu no, nie tylko na to, żeby uzyskać w ogóle wizę do Niemiec, bo później pojechał do Alberta Einsteina, praca została przetłumaczona przez Einsteina na język niemiecki, została opublikowana. I no, a Einstein powiedział tak, że no, opublikował tą pracę pod nazwiskiem Bose'ego, ale stwierdził, że to nie jest koniec tej teorii, że fotony tak naprawdę to nie wszystko, że można zajrzeć głębiej. I powiedział, że teoria Bose'ego, w którym mamy właśnie tych wiele fotonów w tym samym stanie kwantowym, jest prawdziwa nie tylko dla cząstek bezmasowych, które są fotony, jest prawdziwa również dla cząstek dowolnych, które będą posiadały masę. No i nawet dla samego Einsteina to się wydawało tak niemożliwe, że w swoim liście napisał, że to jest tak piękne, że aż niemożliwe przy okazji publikacji tej pracy. Natomiast świat usłyszał i od tego momentu zaczęły się poszukiwania takich cząstek, które by były w stanie rzeczywiście w pewnych warunkach temperatury i gęstości przejść do tego wyjątkowego stanu. I teraz mam dla Państwa tutaj taką zagadkę po tym krótkim wprowadzeniu. Weźmy sobie cząstki i weźmy sobie taki problem. Mamy dwie cząstki, jedna będzie czarna, jedna będzie taka pusta, druga będzie biała, czyli one są z naszego punktu widzenia rozróżnialne, bo jesteśmy w stanie powiedzieć ich kolor, dlatego nazywamy je cząstkami rozróżnialnymi. I chcemy te dwie cząstki umieścić w dwóch pudełkach. I tutaj jest narysowane, jakie jest możliwe rozmieszczenie dwóch cząstek, tutaj w tym lewym rogu, dwóch cząstek w dwóch różnych pudełkach. Czyli możemy umieścić białą i czarną, czarną, białą, dwie białe, dwie czarne. I teraz jest pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia dwóch rozróżnialnych cząstek w tym samym pudełku? No bo kondensat Bose'ego Einsteina to ma być makroskopowe obsadzenie wszystkimi cząstkami danego stanu kwantowego. Czyli wszystkie cząstki, które będziemy mieć dostępne, chcemy, żeby znalazły się w stanie opisane wszystkimi takimi samymi liczbami kwantowymi. Tak? Więc to jest nasz przypadek. No to jakbyście powiedzieli, jakie to jest prawdopodobieństwo? Rozróżnialne, te rozróżnialne bozony w tym przypadku. Dwie cząstki, takie zwykłe, klasyczne, prawdopodobieństwo, że dwa znajdą się w tym samym stanie kwantowym. No. Mamy dwie możliwości. Na cztery możliwe rozłożenia mamy dwie możliwości,
Przepraszam, to jakoś nie umiem uruchomić tutaj tego pointera. O, już. Tak, czyli mamy na 4 możliwe stany, mamy 2 miejsca, w których znajdują się cząstki w tym samym pudełku. No to prawdopodobieństwo tutaj będzie 1/2, tak? Na 4 możliwości w 2 znajdują się cząstki w tym samym stanie kwantowym. Natomiast jeżeli z jakichś powodów nie bylibyśmy w stanie odróżnić kuli białej od czarnej, to z tego całego naszego rozumowania, czyli dla nierozróżnialnych cząstek, nie jesteśmy, zobaczcie, wypada nam jedno rozwiązanie, tak? Dlatego, że biała czarna, czarna biała jest właściwie tym samym stanem, więc musimy to usunąć z naszego rozumowania, tak? Więc teraz prawdopodobieństwo, że obie cząstki znajdują się w tym samym pudełku, zwróćcie uwagę, że jest dużo większe, tak? Mamy 2/3. W 2 możliwościach na 3 2 cząstki znajdują się w tym samym stanie kwantowym. I to było, to rozważaliśmy sobie te 2 przypadki dla bozonów, czyli dla cząstek, które tak naprawdę mogą znajdować się w tym stanie kwantowym. Natomiast wiemy, że mamy drugą całą klasę cząstek, to są fermiony, które no nie możemy włożyć ze samych zasad mechaniki kwantowej 2 fermionów do tego samego pudełka, do tego samego stanu kwantowego, więc tutaj mamy 0. Tak? Więc rozważając bozony, czyli jeszcze tam w szczególności bozony, to są nasze cząstki o spinie całkowitym, no i tutaj w takich fundamentalnych bozonach, no to oczywiście mamy fotony, mamy jakieś atomy o spinie całkowitym i różnego rodzaju mezony znane z cząstek elementarnych. No najbardziej znanym fermionem jest elektron, tak? Natomiast możemy łączyć elektrony albo fermiony w pary i tworzyć takie sztuczne bozony, bylebyśmy na samym końcu mieli całkowity spin, czyli tą własność kwantową danej cząstki. Tak naprawdę w różnicę pomiędzy bozonami i fermionami nie musimy na ten teraz wchodzić. Interesują nas z całych rozważań te cząstki, które jesteśmy w stanie co najmniej 2 włożyć na ten sam stan kwantowy, a jeżeli one są nierozróżnialne, to mamy od razu z samych własności statystycznych tych cząstek zwiększone prawdopodobieństwo, że 2 będą w tym samym stanie kwantowym, tak? Bo zwróćcie uwagę, że już tutaj to prawdopodobieństwo znalezienia 2 w tym samym stanie kwantowym jest największe tylko z ich samych własności. Nic tutaj więcej nie musimy dokładać, to jest zwykła statystyka. Więc to jest w skrócie teoria Bose'ego i Einsteina. Natomiast jak właściwie wygląda kondensat? I chciałam wam tutaj pokazać ten makroskopowy stan kwantowy, ten stan, w którym wszystkie cząstki znajdują się w tym fundamentalnym stanie o najniższej możliwej energii. I to jest taki schemat, który zaczerpnęłam z wykładów noblowskich, z wykładu noblowskiego Wolfganga Ketterle, który właśnie tak przy okazji odkrycia pierwszego eksperymentalnego kondensatu Bose'ego-Einsteina zimnych atomów pokazywał na wykładzie. Więc jeżeli jesteśmy w wysokich temperaturach, w takich tutaj jak to znamy i rozważamy sobie gaz dowolnych atomów, no to możemy je traktować równaniami mechaniki klasycznej, jest to wysoka temperatura, cała statystyka równania Maxwella-Boltzmanna są prawdziwe, opiszą nam temperaturę i wszystkie parametry danego gazu, które są potrzebne, możemy traktować te w dużym uproszczeniu atomy gazu jako oddziałujące ze sobą takie zderzające się kule bilardowe. Natomiast jeżeli zaczniemy obniżać temperaturę, czyli zaczniemy wszystkie atomy spowalniać, no to się okaże, że jest pewna granica, przy której dwa atomy zaczynają bardzo mocno ze sobą oddziaływać, to znaczy, że ich funkcje falowe się nakładają. I teraz co ja mam tutaj na myśli? Powiedziałam, że w wysokiej temperaturze możemy traktować to jako pojedyncze cząstki, czyli jak atomy jak kule bilardowe. W niskiej temperaturze zwróćcie uwagę, że zamieniam każdą jedną cząstkę na falę. I to jest ta najważniejsza koncepcja, która jest nam tutaj potrzebna i to jest to najważniejsze zrozumienie fundamentów mechaniki kwantowej, która mówi o dualizmie korpuskularno-falowym. Zaczęliśmy od atomu, powiedzieliśmy, że czasami zachowuje się jak fala, ale tak naprawdę bardzo często i widzimy to w wielu eksperymentach, traktujemy światło jako zbiór fotonów. Czyli to jest ta odpowiedniość dla światła, fala, fotony. Natomiast teraz mówimy, że weźmy dowolną cząstkę masową,
można każdej cząstce, która ma masę i porusza się z jakąś prędkością, przypisać falę. I to jest teoria Louisa de Broglie'a, który po raz pierwszy zaprezentował tą swoją odpowiedniość, porównanie czy sprowadzenie wprowadzenie mechaniki klasycznej do takich zwykłych mechaniki kwantowej do zwykłych równań klasycznych. On to zaprezentował podczas swojego doktoratu. Czyli miał taką koncepcję, zaprezentował to swoim recenzentom, a recenzenci powiedzieli: ojejku, jakież to dziwne. Czy my temu panu możemy w ogóle ten doktorat przyznać, bo to coś takiego nienaturalnego. Jak to może być, że każdej cząstce masowej jesteśmy w stanie, każdą cząstkę masową w pewnych warunkach możemy traktować jako falę. No ponieważ komisja nie mogła się zdecydować, znowu Albert Einstein został poproszony o opinię. Einstein powiedział, że to jest fantastyczna teoria i rzeczywiście należy się doktorat. Później, kilka lat później dostał Nagrodę Nobla za swoje odkrycie. A ona z naszej perspektywy jest całkiem prosta. Ja to pokażę wam na najprostszym równaniu, czyli bierzemy zwykły pęd, czyli iloczyn masy i prędkości, porównujemy do tego pędu, który powiedzieliśmy, że kwantujemy sobie stałą Plancka, czyli pęd jest równy stała Plancka podzielony przez długość fali, łączymy te dwa równania i dostajemy długość fali de Broglie'a, która będzie stałą Plancka podzielone przez iloczyn masy i prędkości. Czasami z pędem nie jest aż tak dobrze, czasami byśmy chcieli wziąć po prostu temperaturę, no ale to możemy powiedzieć, że energię kinetyczną, bierzemy sobie zamiast energii kinetycznej energię termiczną jakiegoś gazu i w tym momencie mamy odpowiednik tej prędkości czy pędu, przeliczamy sobie na temperaturę i możemy powiedzieć, że długość fali de Broglie'a w tym momencie w mianowniku będzie miała na pewno masę cząstek, jak i tą skalę temperaturową, tak? Czyli albo prędkość, albo temperatura. No i znowu moja ulubiona tabeleczka, czyli właściwie co to znaczy? Czyli porównajmy sobie bardzo podobne wielkości. Człowiek, kula bilardowa, atomy i takie dwie quasi-cząstki, ekscyton i polaryton. Zaraz powiem, czym one są. Zwróćcie uwagę, że masę tym wszystkim cząstkom zmieniamy znowu prawie o 30 rzędów wielkości, jeśli nie więcej. Tak? I właśnie z tej różnicy masy, no później mamy prędkość i dalej temperaturę, ale zobaczcie, jak to się przekłada na długość fali de Broglie'a w metrach. Czyli zaczynamy od wielkości, które są 10 do minus 36, czyli poza jakąkolwiek sensowną skalą. Na dole wam napisałam takie w miarę sensowne, możliwe małe skale, czyli rozmiar atomu i rozmiar jądra atomowego, 10 do minus 10, odpowiednio 10 do minus 14. Tak? Czyli jest. Porównajmy teraz, kiedy w ogóle długość fali de Broglie'a jest w stanie wyjść poza rozmiary danego obiektu, bo dopiero wtedy mechanika kwantowa dla tego obiektu będzie miała znaczenie. Tak? No to przechodzimy, zwróćcie uwagę, że już na poziomie atomów rubidu w niskich temperaturach rzędu 170 nanokelwinów rozmiar funkcji, rozmiar długości fali de Broglie'a jest większy od rozmiaru samego atomu. Więc w tych warunkach obrazek, który wam tutaj pokazuję, zaczyna mieć znaczenie. Tak? Obniżamy temperaturę, nie możemy traktować więcej cząstki jako cząstkę punktową o dobrze określonym położeniu i pędzie, natomiast zamieniamy to na falę o rozmiarach fali de Broglie'a. Jeżeli obniżymy dalej temperaturę, no to ta temperatura w długości fali de Broglie'a była w mianowniku. To znaczy, że im niższa temperatura, tym ta fala rozciąga się coraz bardziej w przestrzeni. Jest reżim, jest pewien limit, przy którym te fale zaczynają się nakładać. Czyli jeżeli średnia odległość między dwoma atomami zaczyna być porównywalna z długością fali de Broglie'a, no to zaczynamy mieć nakładanie się fal de Broglie'a, czyli zupełnie nowy stan kwantowy i na samym końcu w idealnej temperaturze zera bezwzględnego, oczywiście w równaniach zawsze możemy zero bezwzględne włożyć, mamy jedną makroskopową falę materii, która powstaje przez złożenie tych fal de Broglie'a pojedynczych cząstek. I to jest nasz kondensat. Zwróćcie uwagę, że podczas tego całego procesu zamieniliśmy gaz atomów, które są dobrze identyfikowalne, można powiedzieć, który jest w którym miejscu przestrzeni, na stan,
którym nie możemy powiedzieć, gdzie jest dany atom. Każdy atom rozciąga się na całą możliwą przestrzeń. Każdy jest opisany tymi samymi liczbami kwantowymi. Każdy ma dokładnie taką samą energię. I to jest kondensat Bose'ego Einsteina. Tak? Czyli makroskopowa fala materii, wszystkie cząstki w tym samym makroskopowym stanie kwantowym. Makroskopowa, no dlatego, że tak naprawdę ten stan, jak zapytacie, jakie to ma tak naprawdę rozmiary, tak? Czyli można to dotknąć, zobaczyć, czy to ma jakiś sens. No okazuje się, że tak. Im niższa temperatura, pamiętajcie, że ten stan jest coraz większy, czyli właściwie największe kondensaty, które teraz jesteśmy w stanie obserwować, no to są setki mikrometrów, czyli to są rozmiary no, takie porównywalne z grubością ludzkiego włosa, nawet troszkę większe. To jest coś, co spokojnie można zobaczyć sobie pod najzwyklejszym mikroskopem optycznym. Tak? Więc to jest najpiękniejszy dowód, taki naoczny, że mechanika kwantowa ma znaczenie i to jest ten jedyny moment, kiedy rzeczywiście za pomocą zwykłej optyki jesteśmy w stanie zobaczyć efekty kwantowe i taki kwantowy stan. Tutaj jesteśmy ciągle w tej samej koncepcji, w samej teorii Bose'ego Einsteina, no to były lata 1920. Natomiast no ludzie zaczęli pytać, no dobrze, to piękna teoria, czy jesteśmy w stanie to w ogóle zrealizować jakkolwiek eksperymentalnie. No i się okazało, że to jest bardzo trudne, dlatego że żeby rzeczywiście te efekty kwantowe dla takich cząstek jak atomy były w stanie być obserwowane, potrzebujemy ogromnie niskich temperatur, więc potrzeba było naprawdę wielu osiągnięć. Ja tutaj wypisałam wszystkie te jedne z kilku osiągnięć uhonorowane Nagrodą Nobla, które rzeczywiście doprowadziły eksperymentalnie do obserwacji tego stanu. Tak? Czyli musieliśmy rozwinąć technologię, która by pozwoliła zajrzeć w głąb mechaniki kwantowej, aby można było schłodzić atomy do bardzo niskich temperatur i zaobserwować ten stan. Więc no, osiągnięcie eksperymentalne, 1995 rok. Oczywiście no, świat czekał 70 lat, żeby w odstępie 4 miesięcy w dwóch laboratoriach na świecie uzyskano ten sam stan. Różne atomy użyto w University of Colorado. Carl Wieman, Eric Cornell schłodzili atomy rubidu ze 170 nanokelwinów. Natomiast Wolfgang Ketterle w MIT atomy sodu do porównywalnych temperatur, nawet miał troszkę więcej tych atomów sodu w tamtym momencie. Tak? Tutaj jest taki film, który pokazuje w miarę, jak wygląda rozkład prędkości atomów rubidu w momencie, kiedy ochładza się temperatura i tak jak widzieliście z takiego szerokiego rozkładu Gaussa, w miarę obniżania temperatury wszystkie atomy znajdują się w tym samym stanie kwantowym o zerowej prędkości. Im mniejszy ten rozkład prędkości tutaj u podstawy, no, tym więcej cząstek znajduje się w tym makroskopowym stanie kwantowym. No i tak, i to były te niskie temperatury i od lat tych 1995 roku do teraz jest naprawdę kilka laboratoriów na świecie, w których można obserwować kondensaty Bose'ego Einsteina. Jest trochę więcej laboratoriów również tutaj na Wydziale Fizyki, gdzie możemy chłodzić atomy do bardzo niskich temperatur. No ale jeżeli byśmy chcieli zbudować jakieś urządzenie, czy jakiekolwiek, nie wiem, obliczenia, czy gdziekolwiek wykorzystać ten stan do jakichś zadań, których byśmy potrzebowali, no to wydawało się praktycznie niemożliwe, tak? Dlatego że zbyt trudno jest schłodzić atomy do takiego niskiego stanu, do takiej niskiej temperatury, żeby można to było używać. Można badać fundamenty fizyki kwantowej, natomiast używać no, jeszcze nie bardzo. No i teraz właśnie wyobraźmy sobie tak, wróćmy z powrotem do tego równania, w których mamy temperaturę krytyczną, porównaną właśnie stała Plancka podzielona przez masa razy gęstość do potęgi 2/3, to jest wyrażenie w takich trzech wymiarach, ale jeżeli masa jest w mianowniku i my bierzemy atomy, na przykład rubidu, które mają masę rzędu 10 do czwartej masy elektronu, no to wychodzi nam temperatura krytyczna właśnie rzędu 10 do minus 7 kelwina, czyli to są te setki nanokelwinów. Bardzo niekomfortowe. Natomiast, jeżeli byśmy sobie wyobrazili hipotetyczną cząstkę, na przykład jakiegoś takiego kota, wam tu włożyłam dla rozrywki kota Schrödingera jakiegoś, 10 do minus 4 masy elektronu, jeśli by miał,
to temperatura krytyczna by była 300 kelwinów, czyli temperatura pokojowa. Więc zamiast tak bardzo męczyć się, żeby schłodzić coś do niskich temperatur, to może pomęczmy się, żeby znaleźć jakąś cząstkę, która będzie miała odpowiednio małą masę. No, fotony mają zerową masę, więc jeżeli tylko byśmy mogli użyć jakichś cząstek i na przykład tak pomieszać troszkę z fotonami, to by było całkiem sympatycznie, bo byśmy obniżyli w tym momencie mu masę. I teraz wchodzimy w taki rejon fizyki takich quasi-cząstek, czyli bierzemy sobie cząstki fundamentalne i na przykład ubieramy je w kolejne oddziaływania, czy albo zaczynamy doprowadzać, żeby one ze sobą oddziaływały. No wiadomo, że można wziąć dwa elektrony, każdy elektron jest fermionem, ale jeżeli dwa elektrony zaczną ze sobą oddziaływać, no to jest duża szansa, że przez ten krótki moment oddziaływania utworzą nam bozon, każdy elektron ma spin połówkowy, razem w komplecie będą miały spin całkowity, będą świetnym bozonem w tym krótkim chwili czasu. Natomiast dwa elektrony się odpychają, więc to nie jest za bardzo stabilny byt. Lepiej by było wziąć elektron i jakąś cząstkę naładowaną dodatnio, która by była bardzo podobna do elektronu, by miała tylko inny znak. W tym momencie utworzyłaby nam kulą bosko stan związany. I takie cząstki rzeczywiście możemy tworzyć. Na przykład w materiałach półprzewodnikowych. Wyobraźcie sobie, że mamy taki materiał półprzewodnikowy, który ma pasmo przewodnictwa, pasmo walencyjne. Pasmo przewodnictwa jest całkowicie zapełnione. Pasmo walencyjne jest całkowicie zapełnione, pasmo przewodnictwa jest całkowicie puste i tylko jeden elektron przenosimy z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. To znaczy, że tam zostało nam n minus ten jeden elektron, czyli brakuje nam tego elektronu. Natomiast jeżeli półprzewodnik był całkowicie neutralny elektrycznie, to okazuje się, że to puste miejsce zostawia nam dziurę naładowaną dodatnio. Czyli przez ten krótki moment, kiedy my elektron wzbudzimy do wyższego stanu, jesteśmy w stanie wytworzyć taki związany stan właśnie elektronu z tym pustym miejscem, gdzie tego elektronu brakuje, które nazywamy potocznie dziurą w półprzewodnikach. Taki byt związany elektronu i tej dziury no, nazywa się ekscyton. No, na samym końcu wszystko ma jakąś nazwę, tak? Może do tych nazw się nie musimy No one nie są dla nas ważne. Ważne jest dla nas, że jesteśmy w stanie utworzyć taki byt, który jest bozonem, żyje dosyć krótko, to są czasy, że od pikosekund do milisekund, ale jeżeli tylko nasze techniki eksperymentalne pozwalają nam ten stan obserwować, no to ja bym powiedziała, że już jest całkiem dobrze. Tak? Jeżeli umiemy to badać, to dobrze. No i właśnie taki byt, taki właśnie elektron związany z tą dziurą, już ma masę rzędu 10 do minus drugiej masy elektronu swobodnego. No, natomiast byśmy chcieli mieć jeszcze troszkę lżejszą, bo my dążymy do tego, żeby było 10 do minus czwartej masy elektronu. Więc idea jest taka, żeby wziąć i jeszcze domieszać do już tej ubranego elektronu w oddziaływania jeszcze foton. No bo coś ten elektron musiało wzbudzić z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. Idealną tą cząstką, która to wzbudza, jest foton. Więc jeżeli tylko doprowadzimy do takiego stanu, że możemy wielokrotnie wzbudzać ten elektron, on spada, emituje foton i takie mamy bardzo silne sprzężenie jednego z drugim, no to się okazuje, że taki byt też tworzy stan związany, bardzo krótko, ale tworzy. No i to jest w tym momencie polaryton, cząstka ubrana, czyli to światło, foton z tymi wzbudzeniami w materiale, w postaci elektronów oddziałujących z pozostałym morzem elektronów. I już taki byt zachowuje się naprawdę jak cząstka. Można mu przypisać masę, można mu przypisać energię kinetyczną, można zobaczyć, jaki ma pęd, można zobaczyć, jak będzie w krysztale się przemieszczał. Więc taka fizyka quasi-cząstek. I już mamy 10 do minus czwartej masy elektronu. Jakby ktoś chciał bardzo odpowiedni, klasyczny, jak to właściwie tak się sprzęga i o czym mówimy tutaj, no to wyobraźcie sobie dwa takie wahadła połączone na sprzężynce. Tak? Jednym moim wahadłem będą te wzbudzone elektrony i dziury, drugim będą fotony. W momencie, kiedy one się silnie ze sobą sprzęgną, no to wiecie, że takie dwa wahadła połączone sprężynką mają zupełnie inne drgania własne niż wahadła, przy których tej sprężynki nie ma. Więc to jest taki trochę odpowiednik klasyczny. Dokładamy po prostu tą sprężynę w sprzężeniu. Tak? Mamy silnie sprzężone quasi-cząstki. No i umiemy takie byty wytwarzać. Te byty są
wytwarzane w specjalnych pułapkach na fotony, dlatego że fotony, no musi ten sam foton musi być wielokrotnie wzbudzony w materiale. Dlatego my musimy dołożyć jeszcze dodatkowe lustra, wytworzyć wnękę rezonansową, w której spułapkujemy foton, spułapkujemy te elektrony w odpowiedniej warstwie i dziury i to wszystko razem w tym samym miejscu przestrzeni będzie w stanie wytworzyć nam quasi-cząstkę o takim stanie związanym. Jak ktoś bardzo lubi fizykę materiałową i chemię, to tak naprawdę obecnie mamy bardzo dużo materiałów, w których takie byty jesteśmy w stanie wytwarzać. I to jest tak naprawdę osiągnięcie ostatnich 15 lat w fizyce, kiedy mamy pełną kontrolę zarówno nad tym rezonatorem dla fotonów, jak i nad różnymi materiałami, które w ten rezonator jesteśmy w stanie wkładać, w którym te wzbudzenia w materiale będą odpowiednio silne i będą odpowiednio sprzężone. To jest taka fizyka materiałów półprzewodnikowych, ale materiały organiczne wcale nie są gorsze. Jeżeli ktoś robi taką czystą chemię, to tu są barwniki laserowe, białka, polimery, ciekłe kryształy. W tych wszystkich materiałach teraz jesteśmy w stanie pokazać. Oczywiście ta organika przyszła najpóźniej, to jest ostatnie 7 mniej więcej lat, kiedy kondensaty Bose'ego Einsteina w tych materiałach w temperaturze pokojowej zostały pokazane właśnie na tych quasi-cząstkach o bardzo małej masie. I taki przykład, jeden z naszego laboratorium, jakby już ktoś chciał zobaczyć taki kondensat po prostu pod mikroskopem, to jest widok spod mikroskopu. Macie tutaj skalę wielkości 5 mikrometrów i widzicie rozkład chmury polarytonów, czyli tych ubranych quasi-cząstek sprzężonych z fotonami. To jest dla niskich gęstości cząstek. Teraz my tutaj nie zmieniamy temperatury, tylko dokładamy coraz więcej cząstek i teraz będzie film. Zobaczycie, że w funkcji im więcej tych cząstek dołożymy, tym one zaczynają coraz bardziej ze sobą oddziaływać, bierzemy coraz większą gęstość i jest ten moment krytyczny, kiedy to wszystko powoduje, że mamy kondensat Bose'ego Einsteina polarytonu w tym materiale. No, u nas w laboratorium ma w tej chwili takie kilka mikrometrów, ale to zależy naprawdę od materiału. One mogą mieć rozmiary do setek mikrometrów w bardzo prosty sposób. To, nad czym my się skupiamy, to właśnie nam zależy, żeby te kondensaty były takie małe, dlatego żebyśmy chcieli wytworzyć ich kilka. Czyli najlepiej, no my tutaj akurat widzicie 3, czasami mamy 4, to jest nasz poziom na razie, więc więcej nie ma, ale mamy 3 oddziałujące kondensaty ze sobą, wszystkie powyżej właśnie tego przejścia. I teraz jest pytanie, no dobrze, może to nam by się wreszcie do czegoś przydało, oprócz tego, że jest niesamowicie pięknym zjawiskiem z punktu widzenia fundamentów fizyki kwantowej. To jest nasz poziom eksperymentalny, oczywiście poziom teoretyczny jest dużo dalej, to są piękne symulacje tutaj też od nas z wydziału, które pokazują całą sieć oddziałujących ze sobą kondensatów, więc widzicie, że tutaj fizyka oddziaływań jest naprawdę bardzo duże pole do popisu, można je układać w dowolne geometrie i badać, jak wzajemnie to wygląda. No, więc jak już byśmy mieli taką dużą sieć, to co moglibyśmy zrobić? My już nawet możemy coś zrobić na poziomie pojedynczego kondensatu i właśnie to wam chciałam pokazać. Ale taka chwila oddechu, gdzie się znajdujemy w tej chwili. Zaczęliśmy od tego, że naprawdę mamy problemy, które powinniśmy rozwiązać na poziomie globalnym. Jeżeli popatrzymy na rozwój ludzkości, no to jeżeli zaczęliśmy od maszyny parowej, która pozwoliła na taką pierwszą mechanizację, później elektryczność na jakiekolwiek produkcję masową, później elektronika wprowadziła nam dowolne systemy IT, no to teraz chyba zgodzicie się tutaj ze mną, że jesteśmy zdecydowanie w tym erze sztucznej inteligencji, kiedy to nas właściwie dominuje i musimy odpowiedzieć sobie na bardzo poważne pytanie, jak będziemy dalej tych algorytmów używać. I teraz pytanie, właściwie jak to się stało, że się znaleźliśmy w tym miejscu, kiedy zmagamy się właśnie z problemami, które nam serwuje sztuczna inteligencja? No dlatego, że przede wszystkim umiemy generować ogromną ilość danych. Jeżeli popatrzycie na rozwój, ile żeśmy generowali, na przykład 100 gigabajtów, no to w 90-tych latach to było dziennie. Teraz to pewnie już jest dawno, dawno nieprawda, 50 terabajtów na sekundę, to już chyba teraz generujemy znacznie więcej. Nie? Więc tak, dane, mamy ogromną ilość przykładów, później
algorytmy. Algorytmy to już mamy tak naprawdę od dawna rozwinięte, tylko nie mieliśmy takiej dużej ilości danych, żeby te algorytmy byśmy byli w stanie przetestować. Tak? Czyli algorytmy to są dla mnie cała ta uczenie maszynowe, które pokazuje nam, jak powinniśmy rzeczywiście skonstruować procesy obliczeniowe, żeby dojść do tego poziomu sztucznej inteligencji. No i później wymagania sprzętowe, czyli no, na jakiejś maszynie te nasze algorytmy muszą być zaimplementowane i gdzieś muszą analizować te dane. No dobrze, więc to są te rzeczy sprzętowe. Natomiast jeżeli porównamy sobie z ludzkim mózgiem, no bo to jest najlepsza nasza maszyna, którą mamy dostęp na co dzień i którą używamy właściwie tyle, ile się da. No to wiemy, że w ludzkim mózgu mamy 10 do 11 neuronów i bardzo dużo różnych połączeń synaptycznych. Jesteśmy w stanie wykonywać dużo operacji na sekundę. Natomiast to, co nas charakteryzuje, to jest bardzo małe zużycie mocy przy takich operacjach. Tak? 20 watów to jest coś, co jest nieosiągalne w tej chwili dla jeszcze żadnej maszyny. No, żeby imitować pracę ludzkiego mózgu, no to też jeszcze nie jest osiągalne dla specjalnych takich już implementacji w sprzęcie, ale jak popatrzymy sobie na troszkę mniejsze systemy, na przykład muszkę owocową albo nicień, nicień jest takim bardzo charakterystycznym obiektem w biologii, ma 302 neurony, czyli to jest taki nasz poziom, który byśmy tutaj chcieli eksplorować. Akurat dla nicienia została zrobiona piękna mapa połączeń mózgowych, więc widzicie pojedyncze neurony, które są ze sobą połączone, to się nazywa konektom, więc jesteśmy w stanie takie systemy badać. No i teraz jak ja to łączę z naszymi kondensatami? No chciałabym połączyć to w taki sposób, tak? Niech każdy jeden kondensat funkcjonuje jako pojedynczy neuron takiej sieci. Niech one się ze sobą komunikują, niech przesyłają informacje i niech próbują procesować nam dane. Dlaczego nie, skoro mamy je w tej chwili w temperaturze pokojowej i dostępne w różnego rodzaju materiałach? No więc pojedynczy neuron. Funkcjonalność pojedynczego neuronu nie jest taka prosta. Musimy wziąć ten obiekt, który będzie, dla mnie to będzie coś bardzo prostego. Ma być po prostu elektrycznie aktywny, ma akumulować sygnały, czyli muszę mieć dane wejściowe, akumulację w tym komórce neuronu, no i przy osiągnięciu pewnego progu przesyłanie informacji do kolejnego neuronu. Dla mnie neuron jest tak prostym bytem, czyli interesuje mnie właśnie ten input, czyli wejście, suma wszystkich sygnałów wejściowych i transformacja nieliniowa. Zaraz powiem, dlaczego ta transformacja nieliniowa jest ważna. No i na samym końcu output. Na takiej zasadzie, że jeżeli bym chciała później włożyć jakiś input, czyli wiadomo, kotki, pieski, to później muszę na samym końcu dostać odpowiedź, co to jest, tak? Czyli jakąś naklejkę dołożyć do tego kotka. Natomiast, żeby ten cały układ funkcjonował, no to ja już kiedykolwiek w życiu musiałam kota widzieć. Czyli sieć neuronowa, która powstanie tutaj, tam gdzie jest napisane sum and nonlinear transformation, musi się nauczyć z bardzo dużej ilości przykładów, czyli musi dostać dużo przykładów kotków, każdy ze swoim odpowiednią naklejeczką. Dalej te przykłady muszą być przeliczone jakimś algorytmem, czyli musimy wytworzyć jakiś statystyczny model i możemy procesować informacje, czyli to, co ja w tej chwili będę miała tutaj, no to będzie moja sieć neuronowa, każda kropka to jest pojedynczy neuron, kreski to są połączenia między neuronami, czyli taka sztuczna sieć i to jest podstawa całego uczenia maszynowego. Tak? To jest taka odpowiedniość tego, jak pomysł z konstrukcji naszego mózgu przeszedł do matematyki, do algorytmów i jak można to dalej wykorzystać. No więc na samym końcu, jeżeli przyjdzie jakieś zapytanie kotek, piesek, no to nasza sieć będzie w stanie odpowiedzieć to, czego się nauczyła, czyli kotek, a jak idzie piesek, no to, że zerowe prawdopodobieństwo. Natomiast powiedziałam wam, że każdy ten neuron ma taką trudną operację, musi wykonać tą nieliniową transformację danych. I to jest bardzo kluczowe. Wszystkie neurony, które są zbudowane na liniowej transformacji danych, można też tak zrobić, ale są bardzo nieefektywne. Co to znaczy, po co ta nieliniowość w tym układzie? Wyobraźcie sobie, że mamy dwa zbiory danych, trójkąciki i kółeczka. Po lewej stronie te trójkąciki i kółeczka są jakoś rozłożone w przestrzeni, natomiast po prawej stronie są rozłożone zupełnie inaczej. Jeżeli chcemy oddzielić kółeczka od trójkącików,
to liniową funkcją jesteśmy w stanie zrobić to tylko w takim przypadku, kiedy one są odpowiednio ułożone. I wtedy mamy 100% rozdzielenie. Natomiast każde dowolne inne ułożenie w przestrzeni tych trójkącików i kółeczek powoduje, że my musimy potworzyć dowolną krzywą, żeby te dwa zbiory danych od siebie oddzielić. I to jest właśnie różnica pomiędzy funkcją liniową i taką funkcją nieliniową, jeżeli chodzi o klasyfikację danych. Widzicie, że bardzo mało przypadków jest takich, które są klasyfikowane liniowo, natomiast w większości, no wszystkie są klasyfikowane nieliniowo, bo można sobie dowolnie krzywą poprowadzić i rozdzielić te dwa zbiory danych. Więc my musimy odpowiedź naszego układu, czyli odpowiedź pojedynczego neuronu musi być funkcją nieliniową. Czyli jeżeli na osi poziomej będzie jakieś wejście, dane wejściowe, to odpowiedź musi być nieliniową funkcją danych wejściowych. Funkcja nieliniowa jest zaznaczona tutaj krzywą czerwoną. Może być to dowolny kształt naprawdę funkcji nieliniowej. Akurat ja tutaj narysowałam sigmoid, czyli ten najbardziej stosowany albo jeden z pierwszych modeli w uczeniu maszynowym. Natomiast widzicie, jaka jest różnica pomiędzy funkcją liniową i funkcją nieliniową akurat w tym przypadku, tak? Więc to jest bardzo istotne. Czyli nasz pojedynczy neuron musi odpowiadać w sposób nieliniowy. No a jeżeli weźmiemy kondensat Bose'ego-Einsteina, no to jest funkcja nieliniowa, to jest przejście fazowe, które zmienia się nieliniowo, ilość cząstek w stanie kondensatu jest nieliniową funkcją temperatury czy gęstości. Tak? Więc to jest ta nieliniowość, która tutaj jest najbardziej istotna. I no, oczywiście... Możemy budować systemy, to jest taki przykład samochodu z lat 80., jak taka sieć już tylko całkowicie w komputerze zaimplementowana, takie uczenie maszynowe, pojedyncza sieć złożona tam z 29 warstw. I zwróćcie uwagę, no, ten samochód jedzie z prędkością jakieś 1,5 metra na sekundę i to jest jedyne, co potrafił w latach 80. Tak? No teraz wiemy, że autonomiczne samochody no, już jeżdżą po ulicach i to jest testowane w prawdziwym życiu. Tak? Więc to jest tak, jak bardzo nieefektywne te algorytmy były w momencie, kiedy 40 lat temu. Tak? Teraz jesteśmy na etapie czata GPT. Każdy, kto się uczy i ma zadanie do rozwiązania, wie, jaka to jest porządna maszyna i już kiedyś testował, tak? I co nauczyciele z tym robią. No wszyscy na razie zadajemy sobie pytania, co z tym dalej zrobić, no, ale natomiast tutaj mamy miliard parametrów, 24 warstwy, bardzo skomplikowany system. I ogólnie, jeżeli mówimy o samej teorii takiego uczenia maszynowego, no to im większy problem mamy, tym większą sieć musimy zbudować i dowolny problem da się rozwiązać za pomocą nieskończenie dużej sieci. No wiecie, że to jest niewykonalne, tak? Że jest ta granica, w której nasze systemy już będą nieefektywne, będziemy generować ogromną ilość ciepła, nie będziemy w stanie tak gęsto upakować tranzystorów jeden obok drugiego, żeby procesować dane w sposób efektywny za pomocą takiej zwykłej, konwencjonalnej elektroniki. Dlatego poszukujemy nowych systemów. Tak? Systemy, oprócz tych systemów opartych na elektronach, musimy iść gdzieś dalej. Tak? Jeżeli popatrzymy na same elektrony, no to one są świetne do przetwarzania informacji. Obecne komputery no są fantastyczne, tak? Rodzą bardzo dużo, dlatego że elektrony silnie ze sobą oddziałują, dlatego że no nie wiem, tranzystory są fantastycznymi elementami nieliniowymi w takiej zwykłej elektronice. Natomiast mamy znaczny opór, no i mamy limit pasma przenoszenia, tak? Nie jesteśmy w stanie zrobić szybszych systemów niż systemy megahercowe. Nawet zmieniając geometrię, zbliżamy się do tych limitów możliwości, nawet jeżeli weźmiemy sobie karty graficzne. No więc po drugim końcu tej układanki stoją fotony. Fotony są z kolei super szybkie. Świetnie przekazują informacje, dlatego że w domach mamy światłowody. Za pomocą światłowodu wiecie, że jesteśmy w stanie przekazać informacje z jednego punktu do drugiego bardzo efektywnie, praktycznie bez strat. Natomiast fotony ze sobą nie oddziałują, więc ciężko jest w fotonach zrobić tą nieliniową transformację danych. Potrzeba dużych mocy, żeby dla czystych fotonów zrobić operację nieliniową, która by była potrzebna w tych algorytmach uczenia maszynowego. No ale wy już wszystko wiecie o polarytonach i o cząstkach mieszanych, ubranych, światło-materia, czyli mamy silnie sprzężone elektrony z fotonami, to znaczy, że jesteśmy w stanie połączyć obie te funkcjonalności.
zarówno szybkość przetwarzania informacji, jak i nieliniowość i oddziaływania. Jeżeli to ma małą masę, to będzie odpowiednio przenosić informacje na odległości bez strat. No i czas życia fotonu oczywiście tutaj nam daje te możliwości przetwarzania informacji na poziomie terahercowym. Więc to jest ta różnica, gdzie te ubrane cząstki są w stanie nam tutaj rzeczywiście pomóc. No i to jest... I właśnie tak byśmy chcieli zbudować funkcjonalność tutaj i zastosować polarytony do takich optycznych sieci neuronowych. Taki jakiś przykład z naszego laboratorium. Dwa oddziałujące kondensaty polarytonów, kondensaty Bose'ego-Einsteina polarytonów. Jeden jest karmiony pojedynczymi impulsami laserowymi, drugi jest karmiony innymi impulsami laserowymi. One ze sobą oddziałują. W momencie, kiedy mamy nieliniowo, doprowadzimy do przejścia fazowego do kondensatu, no to mamy nieliniową transformację danych, jesteśmy w stanie zbudować bramkę XOR. Dalej, jeżeli byśmy połączyli więcej takich bramek ze sobą, bylibyśmy w stanie zrobić zastosować algorytmy rozpoznawania obrazów, czyli tu jest na przykład, mamy taki zbiór danych, na czymś musimy testować te nasze systemy, więc to są zbiory danych, które są powszechnie uznane, że jak się weźmie ten zbiór i pokaże się funkcjonalność na tej konkretnej sieci, no to można się porównać z dowolnie innymi i wydaje się, że przez to, że polarytony rzeczywiście są cząstkami kwantowymi, to takie teoretyczne nasze oszacowania, ta kropka na górze, zobaczcie, pokazują wydajność energetyczna względem gęstości i upakowania, że jesteśmy w stanie przekroczyć dowolne możliwe te systemy, które są elektroniczne. Tak? Czyli fotonika daje nam szansę na szybsze przetwarzanie danych z niższym zużyciem energetycznym, tylko musimy kolejnie pracować nad nowymi materiałami, zrobić te sieci coraz większe, zrobić je skalowalne. Oczywiście problemów jest masa, to jest dopiero początek, ale chciałam wam pokazać, że jest coś poza tą standardową elektroniką, którą można tutaj badać i to są te systemy fotoniczne. No tak, to jest nasza grupa tutaj na Wydziale Fizyki. Jesteśmy tutaj na trzecim piętrze. Czasami jak jest noc naukowców, tak, to mamy laboratoria otwarte, uruchamiamy kondensaty, można przyjść i zobaczyć. Więc chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Współpracujemy z dużą ilością różnych ośrodków na świecie, bo bardzo dużo osób się tym interesuje i chciałam wszystkim też serdecznie podziękować. No a na samym końcu chciałam Państwu powiedzieć taką historię, która mi się strasznie spodobała, bo przeczytałam ją w książce Stevena Pinkera Nowe oświecenie, argumenty za rozumem, naukę, humanizmem i postępem. Profesor Pinker jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Harvarda i specjalizuje się w psychologii kognitywnej i powiedział, że kiedyś po wykładzie przyszła do niego studentka i zapytała, no panie profesorze, ale po co ja mam żyć? I to jest taka odpowiedź, którą profesor udzielił, że właśnie jako istota czująca ma pani potencjał do tego, żeby się rozwijać. Może pani doskonalić swoje władze umysłowe poprzez uczenie się i dyskutowanie. Może pani szukać wyjaśnień świata natury poprzez naukę i wglądu w kondycję ludzką poprzez sztukę i humanistykę. Może pani docenić piękno i bogactwo świata natury i kultury. Może pani zwiększać dobrostan innych istot żywych, działając na rzecz życia, zdrowia, wiedzy, wolności, dostatku, bezpieczeństwa, piękna i pokoju. No i z tym takim motywacyjnym akcentem chciałam was zostawić i z przyjemnością odpowiem na wszystkie wasze pytania. Dziękuję. Dziękujemy. Mamy parę chwil na pytania. Ja mam jeszcze taki drobiazg tutaj wspaniale, uwielbiam. Korporacji Zapytaj Fizyka. Prosimy o pytanie.
To tak. W momencie, kiedy mówiliśmy o naszych kondensatach, to padło stwierdzenie, że takie kondensaty żyją bardzo krótko, do 100 milisekund, o ile dobrze zapisałem. I teraz pytanie, że jeżeli nasze układy, one są stworzone na podstawie właśnie takich kondensatów, to czy takie układy będą stabilne, jeżeli tworzymy na podstawie nich sieci neuronowe? Więc nasze kondensaty żyją jeszcze gorzej, bo żyją pikosekundy. Milisekundy to jest optymistyczna wersja. Najbardziej optymistyczna wersja to jest milisekundy. To, że żyją pikosekundy, to my właśnie wykorzystujemy to w szybkim przetwarzaniu informacji. Czyli on jest, znika i już może przyjść następny i już może przyjść kolejna informacja. Więc to jest właśnie ta szybkość, ten krótki czas życia, który na początku by się wydawał, że jest właściwie mankamentem tego, no to wiadomo, te wszystkie mankamenty trzeba przełożyć na sukcesy, tak? Więc my chcemy to wykorzystać do szybkiego przetwarzania informacji. Natomiast pyta Pan o stabilność. Więc stabilność właściwie, no możemy zadać sobie pytanie, ile razy my ten kondensat w jednym punkcie przestrzeni w danym materiale możemy wytworzyć. Ja bym powiedziała, że jeżeli rozmawiamy o temperaturach pokojowych, to najgorszym właśnie limitem jest takie materiały, tak? Czyli który materiał z tej całego bogactwa, które tam mamy, w tej chwili należy wziąć, żeby ten układ był najbardziej stabilny w czasie, żeby to po prostu było długożyciowe i nie degradowało się pod wpływem światła. Więc to jest fizyka materiałowa, czy chemia właściwie, która tutaj jest absolutnie konieczna i tak naprawdę to wcale ono długo, aż takie życiowe nie są. Tak? No na razie mamy kilka miesięcy, byśmy chcieli no coraz więcej, ale tutaj potrzebujemy chemików do rozwiązania tego problemu. Dziękuję. Dzięki. Może poproszę kolegę najpierw. To jest chyba prośba, dlatego że później nie słychać na nagraniu. Dobry wieczór wszystkim. Chciałem się spytać, jakie znane w literaturze są obecnie potencjalne zastosowania, które są na stabilnych układach kondensatów? Jakie są w literaturze znane, opisane zastosowania, które no, najbardziej zaawansowane są? No zdecydowanie jeżeli chodzi o same robienie jakichś urządzeń, to są te sieci neuronowe, tak? Te imitujące działanie mózgu, czy implementujące te algorytmy uczenia maszynowego. Są też systemy, w których wykorzystuje się to, że można kondensat wytworzyć w jednym punkcie, później nadać mu trochę pędu i on się propaguje na duże odległości i wtedy dwa kondensaty mogą się ze sobą łączyć i można zrobić takie nie bramki takie w pionie, tylko takie bramki czy oddziaływanie ze sobą w płaszczyźnie. Więc jeżeli chodzi o same zastosowania, to naprawdę no, to jest dopiero początek. Jest dużo badań fundamentalnych. Czyli nadciekłość kondensatów, wiry kwantowe, oddziaływania z polami zewnętrznymi, elektryczne, magnetyczne, to jest cała fizyka taka fundamentalna. Zastosowania są, dopiero się zaczynają tego systemu. Pierwszy kondensat Bose'ego Einsteina polarytonów to jest 2006 rok i to były niskie temperatury, to były temperatury ciekłego helu. No teraz temperatury pokojowe no to jest ostatnich kilka lat. Skoro te kondensaty tak krótko trwają, to jak możemy zachować informację, którą one przetworzą? No, my nie zachowujemy tej informacji w taki sposób, jak w tej chwili mamy w zwykłych komputerach, gdzie mamy te jednostki pamięci i jednostki do przetwarzania osobno. Dlatego tutaj nie budujemy takiego klasycznego komputera, tylko pracujemy bardziej na tych algorytmach uczenia maszynowego. Czyli te kondensaty, one nie będą przechowywać informacji. One je będą procesować, a cały układ zbudowany dookoła, czyli kolejne te warstwy sieci neuronowych będą w stanie się uczyć. Czyli samego kondensat będzie elementem nieliniowym, a dookoła tych warstw będziemy mieć elementy, które będą wstawiać wagi, które będą w procesie istotne w procesie uczenia pod konkretne zadanie. Tak jak teraz te sieci neuronowe, czyli te imitujące, te sieci neuromorficzne, czyli te, które imitują działanie mózgu, też są dedykowane do konkretnych zadań. Czyli rozpoznaj coś, tak? Rozpoznaj, nie wiem, ósemkę ze wszystkich wzorów, rozpoznaj albo przeanalizuj jakiś obraz. Tak?
przynajmniej te prymitywne sieci, tak? No ChatGPT jest trochę bardziej rozwinięty, tak? Ale to będzie, no w innych warstwach będzie to przechowywanie informacji, a tutaj będzie tylko procesowanie informacji w tym kondensacie. A w momencie, w którym mamy już taką makroskopową falę materii, to są te największe kondensaty, to jak one się zachowują jako takie obiekty w naszym świecie? Jak będą się zachowywały? Jak będą się zachowywały? Można z nimi, znaczy one, jak już je wytworzymy, to można z nimi coś zrobić. Można próbować na przykład nimi zakręcić i wytworzyć wiry kwantowe w środku. Można rozdzielić i próbować, żeby te dwa zaczęły ze sobą oddziaływać, czyli pokazywać prążki interferencyjne, jak już tak, jak porządnie się fala zachowuje. Więc właściwie my możemy je modyfikować, możemy je badać, możemy zrobić oddziałujące, możemy propagować na duże odległości. To są chyba takie najbardziej rzeczy, które możemy z nim zrobić. A jak one już są, możemy... Jeszcze raz, jakie było pytanie? Jak one są, to co z nimi robimy? Też testujemy takie fundamentalne pytania mechaniki kwantowej, tak? Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy kondensat i dołożymy pojedynczą cząstkę, albo dołożymy kilka, to co się stanie? Czy one będą dziedziczyć te własności spójności, czy nie? Więc to są tak naprawdę, no, od naszej wyobraźni troszkę zależy, co dalej z nimi zrobimy. No tak, ale czy jest to w takim razie pewien obiekt fizyczny, który zaczyna się zachowywać, jakieś ciało, czy... No tak. No to jest taki obiekt, który zachowuje się jak fala, ma określoną masę, zajmuje jakąś przestrzeń, tak? Więc to jest de facto, no taki, tak, materia w tym nowym, konkretnym stanie, którą dalej możemy badać. No i przez to, natomiast emituje światło, tak? Ale możemy też, jeżeli mamy gaz atomów, już mówiąc, wracając do tych kondensatów atomowych, no to jeżeli chcemy go obserwować, no to musimy poświecić światło i dopiero patrzeć, jak to światło jest absorbowane i dalej analizować na podstawie tego własności, tego stanu. Ale dokładnie tak jak mówisz, to jest po prostu taki obiekt, tak? Obiekt, który opisujemy funkcją falową. Gdzieś ma jakąś gęstość, gdzieś ma jakąś fazę, jakoś ewoluuje w przestrzeni, bo możemy tutaj opisać równaniami, jak to będzie ewoluować. Możemy też zadać oddziaływania wewnętrznego i patrzeć, jak oddziaływania wewnątrz kondensatu wpływają dalej na jego własności. Ale to jest dokładnie tak, jak mówisz. Dziękuję za bardzo ciekawą prezentację. Mam takie pytanie o kwestię, że tak powiem, zasilania takich kondensatów pod względem energetycznym. Jeżeli sobie wyobrazimy, że w przyszłości osiągniemy już taki poziom możliwości, że będziemy budować z nich sieci neuronowe, jakieś takie właśnie struktury, to jak na przykładzie Państwa laboratorium wygląda kwestia zasilenia tego procesu, aby uzyskać kondensat, kondensaty, aby je utrzymać. My te kondensaty zasilamy optycznie, czyli świecimy po prostu światłem i dalej te kondensaty tworzymy za pomocą światła, czyli za pomocą zewnętrznego lasera. W zależności od materiału, jaki mamy, no to inny jest ten warunek przejścia progowego, czyli albo więcej mocy potrzebujemy, albo troszkę mniej, ale to jest dokładnie specyfika tego materiału, w którym my ten kondensat wytwarzamy. Więc to jest jedna część. Są też kondensaty zasilane elektrycznie, ale to jest bardzo trudno zrealizować. Jest tylko kilka grup na świecie, które zrobiło kondensaty zasilane elektrycznie, czyli właściwie, no, że przykładamy napięcie i mamy kondensat. I zrobili to tylko w niskich temperaturach, czyli jeszcze nie ma takiego kondensatu zasilanego elektrycznie w temperaturze pokojowej. Jeszcze nikt tego nie zrobił, bo po prostu ta część materiałowa jest taka trudna. Natomiast jeżeli pytamy o takie limity, czyli właściwie jak już to wszystko zrobimy i będą idealne materiały i to wszystko będzie działać fantastycznie, czy jest jakiś limit, przez który my nie przekroczymy? No i rzeczywiście jest, bo te limity zawsze nam wyznaczy mechanika kwantowa, tak? Tak jak dla tranzystorów nam wyznaczyła rozmiar pojedynczego tranzystora, tak tutaj nam też wyznaczy i to pewnie będzie pojedyncze kilka fotonów albo nawet pojedynczy foton,
który będzie w stanie, za pomocą którego będziemy robić pojedynczą operację. Dlatego to jest takie interesujące, tak? Jeżeli dojdziemy do tych kilku fotonów, no w naszych obliczeniach to mieliśmy około 10 fotonów, tak? 10 fotonów na pojedynczą operację to jest coś nieosiągalnego dotychczas, tak? Dlatego to jest bardzo ciekawe. Czyli limity są bardzo daleko, obiecujące, no natomiast my jesteśmy gdzieś tam na początku tej drogi. Czy obiekt zbudowany z kondensatu może być przemieszczany na duże odległości przez próżnię i przez gęstą materię? Te kondensaty, które my tworzymy tutaj, te kondensaty polarytonów, one są w materiałach. Tak? Czyli tak jak my mamy w materiale, wytworzymy to, to on może propagować się na odległości. No, w tej chwili chyba rekordowe to są 200 mikrometrów, no może ciut więcej. Tak? Tyle, na ile w materiale jesteśmy w stanie wytworzyć taką jednorodną przestrzeń. Kondensaty atomowe, tych zimnych atomów, oczywiście są w próżni, natomiast tam kondensaty muszą być utrzymywane w pułapce magnetooptycznej, więc też na duże odległości tego się nie da przenosić. Natomiast w materiałach półprzewodnikowych z punktu widzenia elektroniki, no to 100 mikrometrów, no to jest ogromna odległość, to jest wszystko, co potrzebujemy, tak? No my chcemy dążyć do miniaturyzacji, żeby to jednak było małe, więc... Ale to są te skale, odległości. Dobry wieczór. Ja mam takie proste pytanie. Jak pani myśli, kiedy ludzkość, o ile w ogóle, opanuje te kondensaty i kiedy będzie to taka w sumie podstawa przesyłania informacji? Nie mam pojęcia. To chyba najtrudniejsze pytanie, to jest wróżenie. To jest tak, wiecie, projektujemy eksperyment, a później coś nie działa, tamto nie działa, później coś nowego nie działa. Nie, to nie ma skali. Na kondensaty atomowe czekaliśmy 70 lat, teraz wydaje się, że idzie nam troszkę szybciej. Nie wiem, no musicie przyjść do laboratoriów, uczyć się fizyki, chemii i do dzieła, no. Gdybyśmy chcieli odtworzyć taki współczesny, duży model językowy, może mniejszy niż OpenAI ma, to jakiej wielkości byłaby to maszyna, gdyby była zbudowana właśnie na bazie kondensatu? Byłaby duża. Byłaby duża, dlatego że fotony to są duże obiekty. Foton taki, foton jest tak duży, jak długość fali światła, o której mówimy, tak? Więc jeżeli mówimy na przykład o zakresie światła widzialnego, no to są setki nanometrów. Z punktu widzenia elektroniki setki nanometrów to jest jednak bardzo, bardzo duży obiekt, więc te nasze sieci, one będą duże. Pojedyncze kondensaty, no, które my tworzymy, takie żeby były najmniejsze, to mimo wszystko mają pojedynczy mikrometr, z punktu widzenia elektroniki to są duże obiekty, no z punktu widzenia takich naszych makroskopowych, no to ciągle to się mieści na jakiejś tam, na jakiejś małej płytce, tak? Ale to nie będzie, to nie będą układy, których my będziemy się ścigać w gęstości upakowania, nie. One mają działać szybko i wydajnie energetycznie, natomiast na pewno przegramy w gęstości upakowania, bo tutaj no po prostu taka jest fizyka tych obiektów. Fotony po prostu są duże same w sobie. Ja chciałem się zapytać, bo tam pani profesor mówiła o ekscytonie i że on ma masę 10 do minus drugiej. Jak doda się do niego foton, no to ma 10 do minus czwartej. I właśnie skąd to się bierze, właśnie, że ma mniejszą masę, bo wydaje się, że foton przecież nic nie waży, że ma masę zerową. Tak, rzeczywiście ominęłam to sprytnie, nic nie powiedziałam, dlatego że foton ma masę zero w momencie, kiedy porusza się w próżni. Jeżeli my tylko zamykamy go w jakiejś pułapce, to już mu nadajemy jakąś masę. Ta masa jest bardzo mała, rzędu 10 do minus 8 masy elektronu, ale każdy foton zamknięty w pułapce, każdemu fotonowi zamkniętemu w pułapce możemy przypisać masę efektywną. Tak, tylko ten w próżni, który się porusza, ma idealnie masę zero. A jeszcze w jaki sposób się trzyma właśnie ten ekscyton z fotonem? Na jakiej zasadzie? Przecież foton nie ma ani masy, nie ma ani ładunku, nie ma. Co jest powodem trzymania się ich razem? Przez to, że foton jest zamknięty w pułapce, bardzo długo w pułapce, na przykład możemy sobie wyobrazić dwa lustra naprzeciwko siebie.
Jeżeli wrzucimy tam foton idealnie prostopadle do tych luster, to on będzie wielokrotnie się odbijał tak dobrze, jak my zrobimy te lustra, zanim nam to ucieknie. I to potrafi być naprawdę no, milion odbić jedno z drugim. Tak? Więc możemy wytworzyć takie długoszyciowe, spułapkowane fotony, które przy każdym przejściu przez materiał wzbudzają nam ten elektron, a ten elektron przez to, że żyje krótko, to znowu zanika. Natomiast jeżeli on i przez to właśnie sprzężenie, to wielokrotne wymiany energii jedno z drugim zachodzi, to jest taki mechanizm tego sprzężenia. Takie dwa oddziałujące oscylatory. I jeszcze chciałem się zapytać, czy taki sztuczny neuron nie można by prościej zbudować, bo mi przyszło do głowy taki pomysł, że jak mamy anihilację, na przykład jak łączymy pozyton z elektronem, no to zawsze wychodzą dwa fotony, które biegną właśnie w dwóch różnych kierunkach. I na tej bazie można było zrobić taki, gdybyśmy puścili to powiedzmy światłowód, jeden i drugi, dla każdego powiedzmy fotonu i tam gdybyśmy zrobili jeszcze na drodze tego światłowodu, zrobili taką krzyżówkę jakby, że może biec foton albo w lewo, albo w prawo i foton, gdy jest, no to wiadomo, że na przykład to jest jedynka, jak go nie ma, no to jest zero, no to moglibyśmy zrobić sobie taką kombinację jakby obliczeniową już. Tak, no to są taki reżim bramek kwantowych, który ludzie rzeczywiście myślą. Tak, to jest tak. Inny po prostu mechanizm taki tworzenia. Tutaj pomysłów jest bardzo sporo na takie kwantowe przetwarzanie informacji, zdecydowanie. To jest sporo. Bardzo dziękuję za prezentację. Mam takie pytanie odnośnie przykładu, który został podanego z wykorzystaniem bramki XOR, a konkretnie kondensatów, które umożliwiły przeprowadzenie w tym przypadku działania logicznego. Były tam podane stany binarne i tak zastanawiam się, w jaki sposób de facto kondensaty mogą jakby wygenerować dane, jeśli mogę tak powiedzieć, dany stan binarny. No bo tak sobie wyobrażam komputery kwantowe, to tam nie ma stanów binarnych, zarówno jedynkowych, więc w tym przypadku jakby mogła pani profesor przybliżyć to. Tak, znaczy no my tutaj sobie zbinaryzowaliśmy ten sygnał wejściowy, ale to tylko po prostu z wygody, nie musi tak być. Możemy tutaj pracować na sygnałach ciągłych, my po prostu zrobiliśmy tak intensywnością, powiedzieliśmy niska intensywność to jest 0, wysoka intensywność to jest 1, jest jakiś próg, który nam odróżnia jedno od drugiego, tak jak w elektronice. To jest tylko nasz przykład, nasza wygoda, ale to równie dobrze można zrobić to na sygnałach ciągłych. Tutaj binarność absolutnie nie jest żadnym kluczowym aspektem. Sieci binarne, takie neuromorficzne sieci binarne też dobrze działają i to jest taka po prostu, ciężko powiedzieć na ten moment, która jest lepsza. To jest taka po prostu alternatywa, wprowadzanie jakiegoś takiego progu. Więc to jest zdecydowanie tylko przykład. Ja chciałem się zapytać o pamięć tych cząsteczek. Czy to działa tak, że jak na przykład człowiek się nauczy żonglować i straci pamięć, to potem dalej umie żonglować? Coś w tym stylu? No tutaj na pamięci nie będziemy operować, więc no tutaj te systemy, znaczy w systemach fotonicznych w ogóle jest bardzo ciężko zbudować jakieś takie elementy, takie stricte pamięci, które by były w stanie pamiętać. No my będziemy tutaj pamiętać przez te warstwy, które się nauczyły, czyli te dookoła kondensatów, ale to tak jak zaprogramuje pan jakąś sobie taką sieć nawet w komputerze i już ją pan czegoś nauczy, no to dopóki pan nie popsuje tych wag, które tam są włożone, no to ona będzie nadal umiała to wszystko, tak? Więc to jest tylko kwestia wag, czyli połączeń pomiędzy neuronami, które połączenie jest istotne, a które nie. Jeżeli nie zapomnimy i nie zburzymy tych połączeń, nie zburzymy tej istotności, która ta kreska pomiędzy neuronem jest istotna, to w tym momencie będziemy nadal mieć tą sieć. Więc to jest pod tym względem takie. No to jest jakaś, coś to jest własność zakodowana w danym algorytmie czy w danej implementacji. Gdzieś ona jest zakodowana i dopóki tego się fizycznie nie popsuje, no to będzie.
Natomiast jeżeli by pan chciał zrobić jakąś taką plastyczność, to jest super trudne, tak? Najpierw nauczyć czegoś, a później nauczyć czegoś nowego, a później wrócić do tego starego. No, to już nie jest tak łatwo. Musi pan zacząć od początku proces uczenia. Właśnie tej plastyczności bardzo ciężko jest nauczyć te algorytmy, tak? Czyli to, co my mamy, że ciągle zdobywamy nowe informacje, nawet jak coś tam zapomnimy, to jeszcze sobie to wymyślimy, albo jak, nie wiem, będziemy mieć jakieś defekty w jakimś obszarze mózgu, to coś inne, jakiś inny obszar przejmie tą funkcjonalność, czyli ta plastyczność to jest coś nieosiągalnego w tej chwili. To ja mam jeszcze takie pytanie. Nie jestem fizykiem, więc wszystkiego nie rozumiem. To jest bardziej rodzaj procesora, rozumiem, niż jakiejś kości pamięci superszybkiego. I teraz tak, czy on funkcjonuje na algorytmach binarnych, czy może też funkcjonować na algorytmach kwantowych, bo to są... A no kwantować coś to już będzie zupełnie innego. To jest zupełnie co innego. Czy tutaj na klasycznych, tak? Binarnych... Tak, no ja cały czas mówiłam o mechanice kwantowej, ale z punktu widzenia takiej już głębokiej... Tych procesorów, fizyki, a nie algorytmów do nich. Jeszcze raz, przepraszam? Tych procesorów, a nie algorytmów do nich. Znaczy... Bo algorytmy są binarne, czyli... Nie muszą być tutaj. Znaczy, jeżeli mówimy o całym uczeniu maszynowym, to żaden sygnał nie musi być binarny. Mogą być sygnały ciągłe. Natomiast jeżeli później chcemy, żebyśmy gdzieś mieli takie sygnały czysto kwantowe, typu na przykład, nie wiem, stany splątane, stany ściśnięte, czy inne trudniejsze stany kwantowe, no to już jest zupełnie inna geometria, zupełnie inne sieci. Czyli te sieci, które ja pokazywałam, jednak z punktu widzenia fizyka nazywają się sieciami klasycznymi, przykro mi bardzo. O to mi chodziło, dziękuję. To jest jeszcze jeden poziom głębi mechaniki kwantowej, która wchodzi na przykład w stany właśnie te splątane, które jest, to jeszcze inaczej ta sieć musi być. Czyli to z komputerem kwantowym tutaj nie mamy, tam to są inne rzeczy. Tam pojedynczy obiekt jest w reżimie takim zupełnie bardziej kwantowym niż to, co tu pokazywałam. To są takie niuanse fizyki kwantowej, kilka głębi fizyki kwantowej. Dobry wieczór. Czy jeżeli obecnie mamy tak, że te koszty, znaczy może tak, czy koszty procesowania obecnie właśnie w takich sieciach neuronowych związanych z liniowością są pomijalne względem tych nieliniowości? Jeżeli kondensaty mają tylko odpowiadać za proces, właśnie nieliniową funkcję? Znaczy w ogóle te procesy oparte na liniowych funkcjach są nieefektywne, czyli bardzo mało rzeczy możemy rozpoznać za pomocą funkcji liniowych. Więc nawet nie wiem, czy to już jest kwestia takiej efektywności energetycznej, czy po prostu już samej dokładności w rozpoznawaniu danych na końcu. Bo nawet jeżeli sieć będzie efektywna, ale będzie niedokładna, no to też to nie jest nasz cel. Tą dokładność rozpoznawania, czyli implementacji danego zadania, będzie nam określać właśnie nieliniowość. Zwykle im większa nieliniowość, tym dokładniej będziemy w stanie przewidzieć rozwiązanie. Natomiast efektywność, no to jest ile energii musimy zużyć, żeby wykonać pojedynczą operację. A, rozumiem. Nie, właśnie tak, rozumiem już pana pytanie. Nie, właśnie jeżeli chodzi o optykę, to koszt mnożenia, czyli tych wag mamy za darmo, dlatego że mnożenie macierzy przez wektor to są czy takie po prostu typowe operacje liniowe są od razu robione przez fotony za pomocą, nie wiem, zwykłych soczewek czy zwykłych filtrów gęstości czy coś. Więc to akurat jest operacja darmowa. Tak, super, dziękuję bardzo. Tak, to jest za darmo. Mnie zainteresowały te dane na temat umysłu ludzkiego. Tam było, ile pamiętam, podane, że jest 10 do 11 neuronów, około 10 do 15 połączeń i 10 bodajże do 18 operacji na sekundę. Skąd są te dane, w szczególności co do operacji na sekundę? Bo to jest 10 do 18, to jest dość dużo na sekundę.
Znaczy, no gdzieś mam tą referencję, gdzieś mogę poszukać, to są chyba takie dane po prostu ogólne, że trzeba by zrewidować tą ilość operacji na sekundę, tak? Gdzie... No, nie, no, mam pytanie, czy to wszystko ma teraz tak oczywiście, 10-18 na sekundę? Może łodzia ma gigahertz, czyli 10 do 9, tak? Nie, ale do umysłu ludzki. No właśnie, że tutaj jest za dużo, tak? Bo my byśmy chcieli procesować informacje za pomocą milisekund. Ja tam nie mam w tej chwili, no to słuchajcie, to może tam jest błąd. To zadanie domowe, proszę bardzo. Zadanie domowe dla wszystkich do sprawdzenia. Bardzo dobrze, dziękuję ślicznie. Szybko myśleć. Słuchajcie, tutaj proszę sobie zanotować, sobie sprawdzić i poprawić odpowiednio. No, spytać jakąś sieć neuronową. Spytać jakiegoś, nie mamy jakiegoś tutaj biologa na sali, który by szybko zrewidował informacje. A, no to poprosimy bardzo. Dobrze, zawsze jest rozwiązanie. No to jest właśnie, słuchajcie, tak z danymi. Dzięki ślicznie. Tak, szukajcie błędów na slajdach, to wiadomo, że się zdarza. No ja na ludzkim mózgu też nie za bardzo, muszę powiedzieć. To nie jest tak. Ostatnie jedno, dwa pytania tam widzę. Jest pytanie, ponieważ też nie możemy tu siedzieć bardzo długo z różnych powodów, ale... To ja tak właśnie w kontekście tego ludzkiego mózgu, bo wspomniała pani o tej sieci nicienia, że chcielibyśmy ją umieć modelować właśnie przy pomocy kondensatu. I chciałbym zapytać, czy takie fizyczne sieci neuronowe, właśnie oparte o zjawiska kwantowe, pozwolą nam w jakiś sposób lepiej zrozumieć działanie naszego własnego mózgu i operacje, które tam zachodzą? No ja mam nadzieję, że pozwolą nam zrozumieć więcej. Tutaj nicień, słuchajcie, to naprawdę, znaczy my, to nie jest tak, że my chcemy zbudować nicienia, żeby tak nie było, tak? Chcemy, bardziej bliżej nam jest do tych modeli matematycznych niż do tych rzeczy biologicznych. Więc tutaj widzę, że ten punkt biologiczny był najsłabszą częścią mojego wystąpienia. Więc nie chcemy tak zbudować, znaczy po prostu chcemy zbudować jak największą sieć, a to były takie po prostu przykłady, gdzie i co umiemy, ale biologia na pewno wie dużo, dużo więcej, a ja z biologii nie wiem aż tak dużo. Nam jest bliżej do algorytmów tych uczenia maszynowego, czyli tych rozwiniętych przez informatyków, matematyków i takie sieci bardziej byśmy chcieli odtwarzać niż budować konkretny neuron. Natomiast są układy, które rzeczywiście pojedynczą funkcjonalność neuronu budują, czyli właśnie no, nasz neuron wysyła informacje za pomocą spajków, więc to jest osobna dziedzina, kiedy mamy sieci spajkujące, kiedy nawet układy elektroniczne są w stanie emitować i generować te spajki. I rzeczywiście dużo dużych firm typu Intel, IBM i inne na różnych uniwersytetach budują układy elektroniczne, które robią idealne odzwierciedlenie takich sygnałów elektryczne, które my mamy w mózgu, tak? Czyli zarówno ten potencjał wzbudzający, to też ten potencjał zanikający, to wszystko jest imitowane. No, na fotonach takich spajkujących sieci, znaczy po prostu spajkującego pojedynczego neurona, no my pokazaliśmy, że polaryton może działać jak spajkujący neuron, ale jeden. Natomiast też ma ograniczone swoje własności. Są jeszcze spajkujące sieci, ludzie próbują na świecie robić na takich malutkich laserach półprzewodnikowych, tak? Więc tam też ta funkcjonalność spajkująca może być, ale to jest zupełnie inna geometria. Tym spajkującym jest bliżej do ludzkiego mózgu, nam przynajmniej tym, którym tutaj pokazywałam, jest bliżej do uczenia maszynowego, do matematyki. Dobry wieczór, dziękuję za mikrofon. I ja bym chciała zapytać, to jest bardziej nie o kwantową fizykę, tylko o działanie sztucznej inteligencji i jej uczenie. Mam takie pytanie. Chodzi mi o to, że czy mogłaby sztuczna inteligencja samodzielnie się uczyć? W sensie, ja rozumiem, że jak my damy im jej całkowitą swobodę wybierania informacji, i wtedy ona będzie dostawała bardzo dużo błędów przez to. Czy ona może samodzielnie odróżnić jakby informację prawdziwą od informacji nieprawdziwej poprzez jakieś eksperymenty swoje samodzielne? No, ciężko mi tu wyrokować, co będzie mogła, no ludzie nad tym pracują. To jest fantastyczne pytanie i rzeczywiście to jest jeden z większych problemów teraz, żeby na to pytanie znaleźć odpowiedzi, czy w ogóle fascynujące pytanie. Ja niestety nie wiem, nie umiem powiedzieć, jak to będzie,
na ile będzie w stanie sama się nauczyć. Na razie fantastycznie wyciąga wnioski, no, jest nauczona na danych, które mamy, które są gdzieś tam dostępne, na danych naukowych, na danych popularnych w internecie. Więc natomiast czy w przyszłości nie będzie inaczej? Nie wiem, no, zobaczymy. Nie mam pojęcia. Dobrze, nie widzę więcej pytań. Jest pora taka, że powinniśmy w zasadzie kończyć. Także podziękujmy jeszcze raz naszej wykładowczyni. Pozdrawiamy także Festiwal Nauki. Natomiast nasz kolejny wykład będzie już za 3 tygodnie. Lada chwila na naszej stronie pojawi się ogłoszenie. Także również zapraszamy.